Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w ciągu najbliższych 3 lat chce zorganizować profesjonalny system pieczy zastępczej i podnieść m.in. liczbę zawodowych rodzin zastępczych w powiecie. Temu celowi ma służyć przyjęty na ostatniej sesji Rady Powiatu program rozwoju pieczy zastępczej w powiecie skarżyskim. Zdaniem większości psychologów, miejscem, w którym dziecko rozwija się najlepiej, jest rodzina i dom. Tam znajduje ciepło, miłość, zrozumienie i poczucie bezpieczeństwa. Niestety, nie każde dziecko ma na tyle szczęścia, by taką rodzinę i taki dom posiadać. Wtedy pomoc i opiekę znajduje najczęściej w odpowiedniej placówce opiekuńczo-wychowawczej. Ale to nie jedyne rozwiązanie. W ostatnim czasie dużo mówi się o rodzinnej opiece zastępczej jako tej, która stanowi najlepszą namiastkę prawdziwego domu. Formami rodzinnej pieczy zastępczej są rodzina zastępcza spokrewniona, rodzina zastępcza niezawodowa, rodzina zawodowa i rodzinny dom dziecka. Niestety w dalszym ciągu rodzinna opieka zastępcza nie jest wystarczająco rozwinięta, także w powiecie skarżyskim. W ciągu 3 lat ma się to zmienić, a to dzięki realizowanemu programowi rozwoju pieczy zastępczej w powiecie skarżyskim. Zakłada on m.in. promocję idei rodzicielstwa zastępczego, pozyskanie i przygotowanie kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej oraz do prowadzenia rodzinnego domu dziecka, organizowanie szkoleń dla już istniejących rodzin zastępczych, udzielanie porad specjalistycznych, prawnych, psychologicznych, socjalnych oraz inicjowanie i prowadzenie grup wsparcia dla tych rodzin. Istnieje potrzeba zwiększenia liczby takich rodzin w naszym powiecie, szczególnie jeśli chodzi o rodziny niezawodowe, a w przyszłości zawodowe. Mówię w przyszłości, ponieważ rodzina zawodowa musi posiadać 3-letni staż, aby stała się taką rodziną. Przyjęcie na ostatniej sesji Rady Powiatu programu pieczy zastępczej jest niezmiernie ważne, dlatego że powiat realizuje zadania z zakresu opieki społecznej w związku z ustawą o pieczy zastępczej. Z tego wynika również zapewnienie dzieciom z terenu naszego powiatu jak najlepszych warunków opieki dla tych dzieci, które pozbawione są możliwości sprawowania tej opieki przez rodzinę naturalną. Piecza zastępcza powinna być zbliżonymi formami do rodziny naturalnej, po to, żeby dzieci mogły się właściwie rozwijać, po to, żeby w trakcie ich rozwoju psychofizycznego nie następowały zmiany w osobowości, które później będą skutkowały negatywnie w funkcjonowaniu ich w społeczeństwie. Takimi formami pieczy zastępczej są rodziny spokrewnione, niespokrewnione, rodziny zawodowe, ale również rodzinne domy dziecka czy placówki opiekuńczo-wychowawcze, taką jaka na terenie naszego powiatu pełni tą funkcję placówka przystań. Dążymy do tego, żeby zidentyfikować potrzeby związane z tym tematem. Po to program został opracowany, aby można było na każdym polu prowadzić badania, mierzyć te potrzeby, analizować, ale również po to, żeby osiągać założone cele w postaci wskaźnikowych określeń ilości form pieczy zastępczej, jakie na terenie powiatu w trakcie trwania tego programu będą mogły powstać. Oczywiście ważna jest również ewaluacja, będziemy ją prowadzić systematycznie co pół roku, po to, żeby można było z jednej strony potwierdzić dobre zapisy, które znalazły się w tym programie, ale również te formy, które są niewystarczające, aby mogły być zmodyfikowane, zmienione, tak aby jak najlepszy efekt ten program przyniósł. Przede wszystkim dla dzieci, które potrzebują rzeczywiście dobrej opieki i stworzenia ich warunków jak najbardziej zbliżonych do naturalnych. Jak podkreśla starosta Michał Jędrys, o efektach wdrażania programu można będzie mówić za 3 lata, ale nie ukrywa, że sam jest zwolennikiem rozwoju rodzinnej opieki zastępczej i chciałby, aby w powiecie takich rodzin zastępczych, gdzie dziecko znajdzie ciepło i szanse na normalne dorastanie, było jak najwięcej. Agata Świątek, Maksymilian Sorbian, Piotr Jędras i Michał Półtorak zostali pierwszymi stypendystami starosty skarżyskiego. Stypendia przyznawane są w 2 kategoriach, naukowej i sportowej, a całkowita wysokość stypendium przyznawanego przez okres 10 miesięcy wynosi 2000 zł. Zdolni, ambitni, z obiecującymi perspektywami na przyszłość. Tacy są stypendyści starosty skarżyskiego. W tym roku stypendia zostały przyznane po raz pierwszy i
uroczyście wręczone na ostatniej sesji Rady Powiatu Skarżyskiego. Odebrało je 4 laureatów, 2 w kategorii naukowej i 2 w kategorii sportowej. Agata Świątek, uczennica 2 Liceum Ogólnokształcącego imienia Adama Mickiewicza w Skarżysku-Kamiennej ze średnią ocen w roku szkolnym 2011-2012 5,21, otrzymała stypendium naukowe. Osiągnięcia naukowe wykraczające poza podstawowy program nauczania w roku szkolnym 2011-2012, za które uczennica otrzymała stypendium, to m.in. pierwsze miejsce w wojewódzkim konkursie plastycznym Powstanie Styczniowe, Historia w barwie i kolorze, 5 miejsce w 10 powiatowym konkursie ortograficznym szkół ponadgimnazjalnych Skarżysko-Kamienna, finalistka 10 regionalnego konkursu multimedia i dydaktyka w Kielcach, uczestniczka powiatowego konkursu wiedzy o błogosławionym księdzu Kazimierzu Sykulskim i uczestniczka finału ogólnopolskiego konkursu historycznego. Stypendium naukowe odebrał również Maksymilian Sorbian, uczeń 1 Liceum Ogólnokształcącego imienia Juliusza Słowackiego. Jego średnia ocen to 5,43. Maksymilian to miłośnik nauk ścisłych i na tym polu ma największe osiągnięcia. Osiągnięcia naukowe wykraczające poza podstawowy program nauczania w roku szkolnym 2011-2012, za które uczeń otrzymał stypendium, to m.in. wyróżnienie w międzynarodowym konkursie kandydat matematyczny, finalista 1 świętokrzyskiego matematycznego maratonu maturalnego, uczestnik 1 etapu 58 olimpiady chemicznej, uczestnik konkursu języka angielskiego potyczki językowej. Z kolei stypendium za osiągnięcia sportowe powędrowało do Piotra Jędrasa, ucznia 3 Liceum Ogólnokształcącego imienia Stanisława Staszica. W minionym roku szkolnym uzyskał on średnią ocen 4,4. Jego pasją jest gra w szachy i na tym właśnie polu odnosi już duże sukcesy. Zajął m.in. 1 miejsca w międzywojewódzkich mistrzostwach juniorów w szachach, w Grand Prix Gór Świętokrzyskich w kategorii Open oraz w 5 mistrzostwach Polski szkół i klubów katolickich w szachach. Michał Półtorak, uczeń 1 Liceum Ogólnokształcącego imienia Juliusza Słowackiego ze średnią ocen 4,0, jest 2 laureatem przyjmującym stypendium za osiągnięcia sportowe, a są nimi sukcesy w kickboxingu, m.in. 2 miejsce w Mistrzostwach Polski kickboxingu low kick i 3 miejsce w otwartych Mistrzostwach Polski Południowej kickboxingu. W tym roku o stypendium ubiegało się 18 kandydatów, najwięcej, bo aż 11 osób starało się o stypendium naukowe. Laureaci otrzymali stypendium gotówkowe w wysokości 200 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. Młodzi ludzie powinni być doceniani, ponieważ każdy z nas, jeżeli jest doceniony, wtedy jego chęć do pracy, do dalszego rozwoju jest coraz większa. Starosta przydzielił w tym roku 4 takie stypendia, 2 naukowe i 2 stypendia w związku z osiągnięciami sportowymi. Tak naprawdę jest to stypendium starosty, ale wyboru dokonywała komisja złożona z radnych, przedstawicieli Komisji Oświaty, między innymi członka zarządu, który jest odpowiedzialny za oświatę, oceniając wnioski, które wpłynęły od osób ubiegających się o to stypendium. Jak powiedział nam jeden z tegorocznych laureatów, przyznane stypendium to bardzo miłe wyróżnienie i dowód na to, że nasze osiągnięcia robią wrażenie na innych. W końcu została wynagrodzona praca moja, tak naprawdę od podstawówki. Cieszę się, że dostałem to stypendium i dziękuję wszystkim, którzy włożyli się w to, że mogłem je dostać. Zostałem wyróżniony z grona. Widocznie mam w sobie to coś, co sprawia, że zasługuję na to. Zostałeś stypendystą w kategorii sportowej. Możesz powiedzieć coś więcej na temat swoich pasji sportowych. Czym się zajmujesz? Więc są to ogólne przyjęte sporty walki. Ostatnio dość modny kickboxing i MMA. Moje sukcesy są jak na razie tylko w kickboxingu, ale zamierzam je też poszerzać o inne dyscypliny. Będziemy bardziej dociekliwi. Jeszcze zapytamy, w jaki sposób zamierzasz wykorzystać to stypendium starosty? No na pewno na treningi, może na jakieś, nie wiem, artykuły potrzebne do treningów, może jakieś spodenki, rękawice. To jest niestety dość duża suma pieniędzy, jeżeli chcielibyśmy tak sobie wszystko kupić, więc na pewno te pieniążki się przydadzą.
Z kolei pomysłodawca programu stypendialnego, starosta Michał Jędrys, uważa, że dla szkoły nie ma lepszej wizytówki niż ambitny, zdolny uczeń odnoszący sukcesy. Takich uczniów chcemy wypromować, pokazać ich osiągnięcia, a przyznając stypendium docenić ich aspiracje i jednocześnie zmotywować do dalszej pracy, mówi starosta.